z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus zapowiedział swoim uczniom tę przypowieść. Podobne będzie Królestwo Niebieskie do 10 panien, które wzięły swoje lampy i wyszły na spotkanie Pana Młodego. 5 z nich było nierozsądnych, a 5 roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się Pan Młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo się wołanie. Oto Pan Młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie. Wtedy powstały wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych, użyczcie nam swojej oliwy, bo nasze lampy gasną. Odpowiedziały roztropne, mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie sobie. Gdy one szły kupić, nadszedł Pan Młody. Te, które były gotowe, weszły z nim na ucztę weselną i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny prosząc, Panie, Panie, otwórz nam. Lecz on odpowiedział, zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Chyba jedne z bardziej trudniejszych, przykrych słów padają w dzisiejszej Ewangelii. Zdanie, nie znam was. Nic chyba bardziej nie boli, jak takie zdanie wypowiedziane od osoby, którą kochamy, z którą się przyjaźnimy, czy też znamy od bardzo dawna. I myślę, że takie uczucia, tak mogą się czuć osoby, których bliscy zachorowali na bardzo dotkliwą chorobę, na chorobę Alzheimera, z kim się mieszka, żyje, podróżuje i nagle koniec. Słyszymy, nie znam cię, nie wiem, kim jesteś. Straszne i zarazem bardzo bolesne. Usłyszana historia o pannach mądrych i nierozsądnych jest, można powiedzieć, niejako oparta o tę bolesną zasadę. Chociaż wszystkie panny zostały zaproszone na ucztę, to tylko 5 z nich była odpowiednio przygotowana na wesele. Pozostała część, 5 kobiet, nie wzięła oliwy, która potem, jak się okazuje, jest im bardzo potrzebna. Spóźniły się i co usłyszały? Nie znam was. Nie mogły być przecież obce Panu Młodemu, a jednak drzwi nie zostały otworzone. Popatrzmy, 5 nierozsądnych, tak jak pozostałe, prawdopodobnie były pięknie ubrane, czekały na Pana Młodego, miały nawet lampy, ale nie miały tego, co było najważniejsze. Jak zatem możemy przenieść tę historię na nasze życie, na naszą rzeczywistość? Można to porównać do osoby, która w jakiś tam sposób próbuje się tłumaczyć, usprawiedliwiać, że nie ma sobie tak naprawdę nic do zarzucenia, że jest osobą, która w miarę regularnie chodzi do kościoła, modli się, jest nawet dobrym człowiekiem, nikogo nie okradła, nikogo nie zabiła, jednak na końcu życia nawet taka osoba może usłyszeć od Boga, nie znam cię. Czego zatem brakuje? O co chodzi? Brakuje, moi drodzy, oliwy, którą jest wiara. Można chodzić na mszę, można się modlić, można być nawet w miarę dobrym człowiekiem, ale to wszystko jest zaledwie początek drogi wiary. Trzeba zaczynać każdy dzień od nowa, od samego początku. Nie ma czegoś takiego, że człowiek raz się nawróci, już do końca życia będzie zawsze takim samym człowiekiem. Ciągle trzeba coś w sobie zmieniać, poprawiać, udoskonalać. Nie może być człowiekiem połowicznym na zasadzie jakoś to będzie. Te owe 5 panien, które nie wzięły z sobą oliwy, prawdopodobnie tak myślały. Jakoś to będzie, jakoś się uda. No i się nie udało. Często też pada pytanie, czy osoba, która nie chodzi do kościoła, ale stara się być dobrym człowiekiem, czy będzie zbawiona. Otóż trzeba powiedzieć, że dobre uczynki nie są gwarancją nieba. Dopiero wiara i uczynki.
przybliżają człowieka do zbawienia. Już mówi o tym święty Jakub, że wiara bez uczynków jest martwa. Zatem owe panny, które były świetnie przygotowane w strój, w lampy, postarały się praktycznie, można powiedzieć, o każdy najdrobniejszy szczegół, ale zapomniały o tym, co było najważniejsze. Miesiąc listopad to taki szczególny czas, kiedy szczególnie tutaj w Kościele, w czasie Ewangelii będzie poruszana tematyka śmierci, końca świata, sądu ostatecznego. To także dobra okazja do tego, żeby zastanowić się nad swoją wiarą. Bo z jednej strony jej oznaką jest taki wewnętrzny spokój, przekonanie, że Bóg jest ze mną, niczego mi nie brakuje. Natomiast z drugiej strony może pojawiać się taki lęk, że jednak mam świadomość tego, że jestem człowiekiem słaby, zawsze mogę coś w sobie zmienić, poprawić, ulepszyć. Natomiast źle jest wtedy, gdy uważamy, że nie musimy nic w sobie zmieniać, że jest mi tak dobrze, bo tak mi jest wygodniej. Moi drodzy, słyszymy dzisiaj to rozpaczliwe wołanie pięciu panien: Panie, Panie, otwórz nam. Pamiętajmy, moi drodzy, że to nie Bóg zamyka przed nami drzwi, ale my, którzy często nazywamy się Jego przyjaciółmi.